Pani Przewodnicząca już tutaj zasygnalizowała, że nowy komendant Policji w Dąbrowie Tarnowskiej będzie Pan Andrzej Kupiec, który wygrał konkurs, jutro odbierze nominację. Ja liczę na dobrą współpracę raz z samorządem powiatowym, z samorządami gminnymi, także z mieszkańcami Powiśla Dąbrowskiego. No i myślę, że dzięki temu będziemy wspólnie budować bezpieczeństwo na terenie powiatu dąbrowskiego, że poczucie bezpieczeństwa mieszkańców będzie wzrastało, a także wizerunek policji w ich oczach będzie coraz lepszy. Także dziękuję bardzo i no, życzę tego bezpieczeństwa wszystkim i sobie wzajemnie. Dziękuję. W sesji czerwcowej, sierpniowej podnosiłem sprawę traktowania pani dr Marty Hrabąż, były pani dyrektor liceum w Dąbrowie Tarnowskiej, później zwykłego pracownika, że nie traktuje się tak właściwie wykształconych i dobrze pracujących dla danej szkoły, danego środowiska samorządowego ludzi. Okazuje się, że miałem rację paręnaście dni temu wyrokiem Sądu Pracy. Sąd przywrócił panią dr Martę Hrabąż do pracy i wszelkie koszty związane z rozprawą sądową skierował na starostwo. Myślę, że w tej sytuacji ci, którzy się przyczynili do takiego traktowania pani dr Marty Hrabąż, pani były dyrektor szkoły, powinni ją w pierwszej kolejności przeprosić, a po drugie powinny być wyciągnięte konsekwencje w stosunku do tak nieładnego traktowania osób, które pracują na rzecz tutaj wspólnoty samorządowej w powiecie dąbrowskim. Druga kwestia. Chciałbym kontynuować z 29 listopada wątek drogi powiatowej Dąbrowa Tarnowska-Żelichów, etap trzeci. Jednak potwierdza się, Szanowni Państwo, moja interpelacja, że 900 metrów bieżących nie wykonano murków oporowych. Potężna część kosztorysowa, potężne zadanie. I w odpowiedzi mam. Stwierdzono, iż część zaprojektowanych murów oporowych nie jest niezbędna do prawidłowego wykonywania inwestycji. Chciałbym, Panie Starosto, się dowiedzieć, myślę, że Pan ma na tyle odwagi, powiedzieć, kto stwierdził, czy wykonawca, czy inwestor, czy organ prowadzący, czy zarząd powiatu, kto stwierdził, żeby wyłączyć z dokumentacji tak bardzo ważny element konstrukcyjny drogi. Drugie pytanie w związku z tym. Czy projektant wyraził zgodę na zmianę dokumentacji? I trzecie, w związku z tą odpowiedzią, kto negocjował zmiany w technologii wykonania tej drogi i zmiany w dokumentacji z wojewodą małopolskim? Otrzymałem kolejną porcję dokumentacji zdjęciowej, fotograficznej odnośnie jak ta droga już się rozsypuje po 2 latach inwestycji. Szanowni Państwo, zgodnie z dokumentacją, szerokość drogi, zgodnie z dokumentacją, która była wykonywana na przełomie 2008-2009, bo taka była idea, żeby już robić nowoczesną drogę w kontekście oczywiście budowy mostu w Borusowej, bo jest szansa, że ta droga będzie po kilku latach, jak oczywiście ten most zostanie wybudowany, miała dosyć duże obciążenie i natężenie tego ruchu będzie dosyć wyższe w stosunku do obecnej. Szerokość drogi, Szanowni Państwo, 6,5 metra. Pobocza po metrze. Mam tutaj, Szanowni Państwo, dokumentację, gdzie nie ma kompletnie poboczy na tej drodze. Kompletnie poboczy nie ma. W najszerszym miejscu, Szanowni Państwo, w najszerszym miejscu tego pobocza to jest 50 cm. W najszerszym miejscu. Możecie się Państwo zapoznać z tą dokumentacją fotograficzną. I co najgorsze, z tych zdjęć wynika, że droga już się rozsypuje po 2 latach inwestycji. Tu jest jedno zdjęcie, gdzie już krawędzie w wyniku właśnie tego niechlujstwa, partactwa, które zostało zrobione. Ta droga się rozsypuje. Pobocze, a tu jest zdjęcie, gdzie już jest przełamany asfalt w poprzek drogi, wzdłuż drogi, tam gdzie właśnie brakuje tych murów oporowych. Według specjalistów, którzy mi podają,
podpowiadali w zakresie braku robót, które zostały, nie zostały wykonane w tej inwestycji, to jest poziom około 1,5 miliona złotych. Szanowni Państwo, około 1,5 miliona złotych nie zostało w tej drodze zrobionych, a inwestycja kosztowała niewiele ponad 5 milionów 48 tysięcy. W związku z tym w imieniu swoim i klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, zgodnie z artykułem 16 ust. 4 chciałbym we wolnych wnioskach Pani Przewodnicząca, żeby Komisja Rewizyjna, żeby przegłosowała Pani wniosek, że Rada zleca Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie tego parkactwa, niechlujstwa i po 2 latach, gdzie ogromne pieniądze zostały wykorzystane, dokumentacja projektowa była z najwyższej półki wykonywana, żeby po 2 latach droga była do remontu. Myślę, że decyzje zapadały w zarządzie powiatu, a nie w zarządzie drogowym. Dziękuję za uwagę. Nie lepiej rzucać różnego rodzaju oskarżenia. Myślę, że to jest najprostsze. To nie jest pierwsze takie oskarżenie. Zarząd drogowy realizuje inwestycje wszystkie. Nie zarząd powiatu, dlatego pan dyrektor będzie odpowiadał panu radnemu na wszystkie pytania, które tutaj zostały zadane i wyjaśniał do końca wszystko to, co działo się na drodze, dlaczego taka sytuacja została zaistniała, co było powodem wyłączenia z zakresu, czy były zgody, czy wojewoda się zgodził, czy nie zgodził na te zamiany. Pani Hrabosz, były proponowane godziny. Pani Hrabosz nie przyjęła ich, one były też zwiększane ze względu na pojawiające się nauczanie indywidualne wprowadzone do arkusza organizacyjnego. Pani Hrabosz ich nie przyjęła, wybrała drogę sądową. Potwierdzam, że sąd oczywiście wydał wyrok korzystny dla Pani Hrabosz. Ten wyrok nie jest prawomocny, nie ma uzasadnienia wyroku na dzień dzisiejszy. Mogę powiedzieć, że po zapoznaniu się z uzasadnieniem wyroku będę decydować o tym, czy składać odwołanie do Sądu Wyższej Instancji. Dodatkowo, nie wiem, pan radny mówił o konsekwencjach, jakie powinna ponieść osoba, która podejmowała takie decyzje. Ja tę decyzję podjęłam, proszę Państwa. Myślę, że jestem w stanie ponieść takie same konsekwencje jak moja poprzedniczka, która przegrała 3 sprawy w sądzie i jestem w stanie ponieść takie same konsekwencje. Dziękuję bardzo. To ja bym proponował, żeby pieniążki, które zostaną uzyskane ze sprzedaży tej nieruchomości, przeznaczyć na ratowanie Szpitala Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej. Jest to majątek, który stanowi i stanowi część Szpitala Powiatowego. Wiemy, w jakiej tragicznej i kryzysowej sytuacji znajduje się Szpital Powiatowy w Dąbrowie i uważam, że te pieniądze powinny trafić na ratowanie powiatowego szpitala w tak trudnej i beznadziejnej sytuacji, jaką żeście tutaj Państwo wprowadzili. Wprowadzona jest kwota prawie 740 tysięcy na uporządkowanie terenu wokół starostwa powiatowego. Szanowni Państwo, w dobie kryzysu niemoralnym jest dbanie o klubiki wokół starostwa, a nie przeznaczanie tych środków na rozwój między innymi edukacji, o której tutaj Pan Przewodniczący Dryk mówił. Pokazanie 740 tysięcy na klubiki koło starostwa jest niemoralne. Dziękuję. W zasadzie samemu trzeba być w porządku, żeby drugiego uczyć moralności. Ale to jest takie moje tylko przejście. Szczęśliwego nowego roku, realizacji wszystkich marzeń tych prywatnych, zawodowych, żeby 2014 rok był rokiem szczęśliwym, dobrym dla powiatu dąbrowskiego. Dziękuję Panie Starosto. Ja w imieniu Rady Powiatu chciałam również wszystkim kolegom radnym podziękować za całoroczną pracę. Myślę, że owocną pracę i niezależnie czy to jest opozycja, koalicja, myślę, że wspierać się jest rzeczą ludzką, jeżeli to jest konstruktywny spór i prowadzi do jakiegoś osiągnięcia konsensusu. Myślę, że to jest wszystko z korzyścią dla naszej małej ojczyzny. Dziękuję.